Czcigodni księża, drodzy bracia, siostry w Chrystusie, rozważając Słowo Boże, chcę krótko przedstawić historię Kościoła na wschodzie. Jak w 17 roku rozpoczęła się walka z Kościołem, jak wszyscy ci, którzy walczyli z Kościołem i prawosławnym, i katolickim, wszyscy upadli, a teraz Kościół rozwija się. Dlatego świat jest podzielony, jak dzisiaj słyszycie w Ewangelii, na człowiek dobry i człowiek zła. I nam jest trzeba wiara, aby zachować ten wielki dar, co my otrzymaliśmy od Pana Boga. Pan Bóg to najwyższa mądrość, miłość i świętość. Stwórzmy człowieka na nasz obraz i Pan Bóg da nam miłość, mądrość, świętość i w łączności z Panem Bogiem, bo łaska Boża do zbawienia koniecznie potrzebna jest. My będziemy przyjawiać i mądrość, i miłość, i świętość. Ale jeżeli ten szatan, o którym już Pan Jezus mówił w modlitwie Ojcze Nasz, proście, nie ucz nas na pokuszenie, ale nas bał ode złego. Taki rosyjski poeta Jurij Lermontow napisał na temat szatana całą poemę. Zaczynał słowami: smutny demon, duch wygnania, latał na tą grzeszną ziemię. I kiedy szatan uprowadza człowieka od Pana Boga, no wtedy pożądliwości oczu, tylko materialne sprawy, pożądliwości ciała, niemoralne życie, pycha żywota. Jak ludzie tej walki, Pan Bóg mówi, będziesz milował bliźniego w siebie samego, my się mordujemy wzajemnie. I to życie to prawdę potwierdza. Nawet prawnik tam w Baranowiczach na Białorusi przeanalizował te wszystkie kryminalne sprawy, z którymi on pracuje. Powiedział, analizując przestępstwo, przychodzę do przekonania, że wśród wierzących ludzi mniej przestępców. Właśnie człowiek wierzący, modlący się, wzmocniony mocą Ducha Świętego, powtarzam, przyjawia miłość, mądrość i świętość. I popatrzmy na historię naszej Europy. Tam na wschodzie walczyli z Kościołem, a teraz wszystko wam pozwalamy. Na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, telewizja zaprasza, wywiady robię, pozdrowienia robimy, piszemy w tych gazetach, czasopismach pozdrowienia. I też zaznaczyłem pozdrowienia, że ta Europa nasza dzięki chrześcijaństwu rozwijał się na taki poziom duchowości, moralności, intelektualnego rozwoju, materialnego rozwoju. Ale jakże trzeba czuwać, jakże trzeba uważać, bo jak święty Piotr mówi, szatan jak lew ryczący krąży naokoło każdego człowieka. I popatrzmy na historię, weźmiemy przynajmniej te ostatnie, no weźmiemy to 100 lat. Co my przeżyliśmy? Pierwsza wojna światowa, ile to miliony ludzi zginęło, a Matka Najświętsza w Lourdes prawie 50 lat uprzedzała. Nawracajcie się, módlcie się, bo już następstwa grzechu będą smutne. Pierwsza wojna światowa, miliony ludzi zginęło. Chrześcijańska Europa wzajemnie się marduje. Francja, Niemcy, dwa chrześcijańskie kraje wykopali wzdłuż granicy obronne wały i sąsiad dla sąsiada powinien podać rękę przyjaźni. Nastawili broń, aby się wzajemnie zabijać. Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Ona znów z zachodu Europy patrzy na wschód. Przecież wypełnia Matka Najświętsza polecenie Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, powiedział, wskazując na Jana, Ewangelistę, oto Syn Twój, a za Niego to Matka Twoja. I Matka Najświętsza dba o nas, aby my osiągnęli Królestwo Boże, za które umierał Pan Jezus. I oto Fatimie, 6 objawień, rozpoczynając 13 maja,
po 13 października. My tam na wschodzie uczyli historię tych wydarzeń. 13 października ostatnie objawienie, przechodzi mniej więcej 2 tygodnie i tam na wschodzie w Rosji rozpoczyna się ta bolszewicka rewolucja, a obecny patriarcha Cyryl prawosławnej cerkwi powiedział, to największa tragedia naszego narodu nastąpiła. I dziennikarz w Moskwie potwierdził te słowa patriarcha. Pisze artykuł i zaczyna słowami. Co się z nami stało? Dlaczego my poddaliśmy rozdzielaniu szatana? Widzicie, dziennikarz w Moskwie potwierdzi tą prawdę, działanie tego szatana. My obaliliśmy władzę cara. 5 dzieci w cara było, 4 córeczki, synek zamordowali bolszewiki. Potem dziennikarz pisze, my jeden naród, podzieliliśmy się na białych, czerwonych, brat zabije brata, konclagry Stalina, miliony ofiar i teraz taki system, jakim obaliliśmy. Imię czego my wycierpieli tyle? Poddaliśmy działaniu szatana. Solżenicyn powiedział, my odeszliśmy od Chrystusa. Widzicie? Jaka tragedia następuje całego narodu, kiedy odejdą od Chrystusa. I dlatego cenimy ten wielki dar, który my otrzymaliśmy od Chrystusa. Msza Święta, Jan Paweł II powiedział, to jest szczytem i źródłem naszego życia. Kiedy Polska była podzielona przez państwo zaburcze, Henryk Sienkiewicz pisał, w tej ciemnej nocy niewoli dla tego narodu przyświeca 2 gwiazdy. Wiarę w Boga i cześć dla Matki Bożej, na którym to fundamencie wszystko można odbudować. W ubiegłym roku 100 lat niezależności obchodzono. Ale bracia i siostry w Chrystusie, co po tym ziemskim krótkim życiu następuje? Życie wieczne. Prawosławny duchowny Aleksandr Mień, zamordowany pod Moskwą, bo w tych ateistycznych czasach kłamstwa on mówi, nie słuchajcie tych bolszewików, ale wy słuchajcie Pisma Świętego, który nam mówi, że Pan Bóg stworzył ten świat, że życie nie skończy się śmiercią, a zmartwychwstaniem i musimy stać przed Panem Bogiem czystą duszą. I to zamordowano go pod Moskwą. I my musimy korzystać z tego wielkiego daru Pana Jezusa, aby szatan nas nie zniewolił. O takim niewolnictwie przeczytałem, kiedy mieszkałem w Wilnie, idąc obok Wileńskiego Uniwersytetu. Piękny akademicki kościół świętych Janów, chrzciciele Jana Ewangelista, ale drzwi zawsze zamknięte. Pewnego razu stoi samochód przed drzwiami, zdejmują jakieś beczki z farbą, wolno, niewolno, wejdę, zobaczę wewnątrz, wszedłem. A wszystkie religijne odznaki zamalowują. Chcę zamienić na muzeum. Podchodzę bliżej do ołtarza. Z prawej strony pomnik dla poety Adama Mickiewicza i słowa angielskiego poety Byrona w języku polskim. Zapamiętajmy te słowa. I tylko własne upadlenie ducha nagina szyję ludzi wolnych do łańcucha. To nasze wady. Jak już mówiłem, pożądliwości oczu, tylko materialne sprawy. Czy nie żyje Europa tym materialnym, tylko życiem już zaczyna teraz. Pożądliwości ciała, ta niemoralność, ta pycha żywota, tylko ja siebie widzę. I dlatego nam jest potrzebny Kościół, aby szatan nas nie zniewolił. I cenicie, bracia i siostry, ten wielki skarb, msze święto. My byli pozbawieni. Miałem 3 lata na Białorusi tam. Zamknęli nasz parafialny kościół, księdze zabrali do więzienia i tylko kłamstwo ateistyczne, światło, przyszłość was czeka, to przyroda stworzyła ten świat, przyjdzie śmierć, już po śmierci nic nie ma, starajcie się wykorzystać to ziemskie życie. I wszystko to kłamstwo upadło. 8 grudnia
1991 roku, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nikita Chruszczow, który walczył z kościołem, wybudował dom wypoczynkowy Białowieskiej Puszczy Wiskuli. Przyleciał Jelcin z Moskwy, Krawczuk z Kijowa, Szuszkiewicz z Mińska. Omówimy bieżące sprawy, chwieje się Związek Radziecki. A może my wsamodzielnimy się, będą odrębne republiki, Białoruś, Ukraina, Rosja. Czy osoby podjęli ręce i nie ma Związku Radzieckiego? Czy to nie jest cudem Matki Najświętszej, jak w Kanie Galilejskiej Najświętsza Maria Panna powiedziała: Synu, oni wina nie mają. Pan Jezus, czy nie pierwszy cud? Czy nie powiedziała: Synu, oni ciebie nie mają, przyjdź do nich. Modlę się doma, bo nie ma kościoła, i tak było. Modlę się w kościele, nie ma księdza, na ołtarz kładną ornat, stawiają radość, słuchają msze święto z Warszawy, świętego krzyża, ale nie mają świętych sakramentów, spowiedzi, komunii świętej, przyjdź do nich. Tak, wymodlili my to. 15 lat temu w Kijowie zebrali się katoliki byłego Związku Radzieckiego. Ja w Brześciu pracował, z Władywostoku przylecieli katoliki, z Litwy, Łotwy, kardynał Rylko z Rzymu. Podziękować Panu Bogu za wolność religii na takim wielkim terenie od Brześcia do Władywostoku. Dziękowaliśmy i wszyscy byli zdania. Ta wolność religii bez przelewu krwi, która nastąpiła rozpadem Związku Radzieckiego, to owoc cierpień i modlitw pokoleń przed nami. Oni wymodlili, nasi przodkowie, ten wielki dar, wolność Kościoła. Teraz pracuje na Białorusi takie wielkie miasto Homel, 500 000 mieszkańców. W 1937 roku kościół bolszewiki zamknęli, przez 2 lata zburzyli, wysadzili, jak mówimy, w powietrze, 4 księża rozstrzelano i teraz odnawiamy tę parafię, odnawiamy. I więc z pozwolenia księdza proboszcza po mszy świętej, tu przed drzwiami pod chórem będą na stoliku do koszyka zbierane ofiary na budowę kościoła w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny na Białorusi tam. W intencji ofiarodawcy odprawię mszę święto. Każdemu ofiarodawcu dam obrazek Matki Bożej Brzeskiej, to cudowny obraz koronowany na Białorusi. I my się cieszymy z tej wielkiej daru mszy świętej. Dlatego cenicie, bracia i siostry, ten wielki dar. Załatwiajcie swoje sprawy, róbcie interesy, biznes. Życie jest trudne, ale jak powiedział święty Benedykt, ora et labora, modlitwa i praca. Ale naprzeciw, jak dzisiaj mówi święty Paweł, musi być Pan Bóg. I Pan Bóg będzie nam błogosławił. I dlatego dziękuję za te ofiary, które po mszy świętej złożycie na budowę kościoła. Będziemy tam na Białorusi też za ofiarodawcę modlić się, aby Pan Bóg wam wszystkim błogosławił. A teraz wyznajmy naszą wiarę.